Pierwszy zespół, który rekrutujecie do High Performance Leadership, to jest tak zwany Guidance Committee. Guidance Committee to jest grupa osób najczęściej, albo najlepiej, bardziej doświadczonych od Was, które wspomagają Was w tym, że dążycie do określonego celu. Na samym początku pozwalają, spotykacie się z nimi i ustalacie, jaki to będzie projekt, o czym on będzie, w jakim zakresie. I to są osoby, to jest taka grupa ewaluatorów, która ocenia Wasze postępy względem planu, który sami zaprojektowaliście i przedstawicie im. Oni Wam dają wskazówki. To jest taka grupa osób, która Was kieruje w odpowiednim stopniu, żebyście dotarli do tego końca projektu, który przedstawiliście. Będę mówić jeszcze o tym później. Druga rzecz, oprócz Guidance Committee, który jest obowiązek, żeby zrekrutować takie trzy osoby na samym początku, następnie rekrutujecie osoby do Waszego zespołu projektowego. Tutaj też minimum trzy, to już byłoby cztery osoby, z którymi będziecie współpracować przy realizacji. Podzielicie się wtedy rolami, będziecie wiedzieć, kto co robi i ważne, będziecie się komunikować na takiej bieżącej stopie tak często, jak to jest możliwe i jak to jest potrzebne. To, co się dzieje dalej, czyli macie już zespół Guidance Committee i Wasz własny zespół projektowy, to przechodzicie przez kolejne rozdziały podręcznika, którym zapoznajecie się. Na początku, na przykład w pierwszym rozdziale, jest do przeprowadzenia test, w którym dowiecie się, jakimi cechami, jakim potencjałem liderskim dysponujecie. W następnym przygotowujecie plan projektu, potem jest jego realizacja i w następnych etapach jest ocena. I wybieracie projekt w międzyczasie, który potem jest realizowany. Będę też mówić o tym, co może być takim projektem, a co też nie powinno być projektem, jeżeli chodzi o HPL. Jest prezentacja w klubie, praca z zespołem i na samym końcu jest podsumowanie. W dużym skrócie, jeżeli chcecie realizować właśnie ten projekt, to wygląda on w tych kilku punktach. W bardzo dużym skrócie. Natomiast jeżeli rozłożyć to na osi czasu, to jest coś, co się realizuje powiedzmy 5 do 7 miesięcy, czasami nawet dłużej. Założenie jest takie, że High Performance Leadership nie ma być projektem długim, trwającym latami, tylko ma to być coś, co w miarę szybko da Wam osiągnąć jakiś mierzalny i konkretny efekt. Czyli pierwsza rzecz to jest projekt, to jest coś, co powinniście wiedzieć nawet zanim zdecydujecie się na przygotowanie i rozpoczęcie projektu HPL, bo od tego w zasadzie bardzo dużo zależy. Rekrutacja Guidance Committee, zespołu, przygotowanie planu, harmonogramu, poświęcenie Waszego prywatnego czasu, który jest tutaj bardzo istotnym czynnikiem, no i przygotowanie prezentacji w klubie. Czy macie do tego jakieś pytania, jak do tej pory? Wszystko jasne? Dobrze. To teraz projekt. Co może być projektem? Albo w zasadzie zacznijmy od pytania, co to jest projekt? Co to jest projekt według Was? Jakieś pomysły? Co się zaczyna i coś, co się kończy. Już zadań. Zestaw zadań. Coś, co się zaczyna i co się kończy. Coś jeszcze? Coś, co ma jakiś cel. Jakiś określony cel. Dokładnie. Jest w tym czasie. Dokładnie tak. Jest czymś przede wszystkim niepowtarzalnym. Żeby odróżnić projekt od procesu, jest tak, że projekt musi być unikalny, jednorazowy i dostarczać jakiś konkretny efekt w określonym czasie. I w zasadzie składa się z takich trzech cech. Niepowtarzalne i złożone, czyli to są jakieś określone działania. Przeciwieństwo procesów. Czyli coś, co stworzycie, to musi być coś unikalnego, jednorazowego i mającego jakieś konkretne elementy. Czy projekt powinien odpowiadać na jakieś potrzeby? Tak, powinien odpowiadać na potrzeby jakiejś określonej, najlepiej grupy społecznej, osób zainteresowanych, żeby nie realizować czegoś, co jest komu niepotrzebne. I jeżeli chodzi o samą teorię, to jest to, co tutaj już zostało wspomniane. Początek, koniec, określony
określony cel, praca zespołowa. To się będzie przewijać przez całą realizację projektów w HPL. Co może być projektem HPL? Jeżeli chodzi o to, jakie są tutaj kryteria, jest ich tutaj parę. Przede wszystkim musi być to projekt albo coś wartościowego. Wartościowe może być osiągnięcie jakiegoś celu, który będzie dla osób zainteresowanych istotnym osiągnięciem, istotnym celem, istotną zmianą. Grunt, żeby to było coś, co wprowadza jakąś zmianę w otoczeniu, coś pozytywnego, coś daje innym. Żeby to nie było coś, co tylko zrobicie, przyda się wam, a inni z tego nie będą korzystać. Za jakąś chwilę też będę opowiadać o przykładach zrealizowanych projektów, też o tym, co realizowałem podczas HPL-u, więc będzie tutaj więcej konkretów. I wartościowy jest taki, to jest projekt taki, którym możemy mówić coś o rozwoju. Czyli zmieniamy coś, co jest do tej pory i wprowadzamy jakąś nową jakość, nowe spojrzenie. A jeżeli nie mamy pomysłu, to zawsze możemy zgłosić się do naszego klubu, do Area Governorów, do Division Governorów, albo wyjść w ogóle poza organizację Toastmasters, ponieważ sam HPL nie ogranicza nas do działań tylko i wyłącznie w ramach naszej organizacji. To jest taka możliwość, to jest taki sposób wypróbowania siebie poza, powiedzmy, bezpiecznym obszarem klubu, myśleniem trochę poza schematami, wyjściem z własną inicjatywą i zrealizowaniem tego, co w zasadzie się zaplanowało. Natomiast projekt musi być zgodny z prawem. Sprzedaż nielegalnych środków dopingujących jest zabroniona. Etyczny to jest też powiązane z prawem i odpowiedzialny społecznie, czyli odpowiadać na jakieś zapotrzebowania określonej grupy społecznej. Dobrze jest też, żeby realizacja projektu była związana z jakąś bardziej masową skalą działania, czyli nie realizujecie czegoś dla waszego zespołu i waszego guidance committee, tylko dobrze by było, żeby to był trochę szerszy zakres osób. I powinien być to projekt, który możecie się pochwalić, że zrobiliście coś i można to zaprezentować. To już opowiadałem. I istotna sprawa, jak będziecie wybierać zakres waszego projektu, pomysł, będziecie przedstawiać go albo będziecie na samym początku wypisywać sobie jakieś możliwości, to przedyskutujcie go ze swoim guidance committee, czyli z osobami, które są od was bardziej doświadczone w założeniu i które pomogą wam wybrać właściwy sposób jego realizacji. Po to jest guidance committee, żeby z wami się mógł dzielić wiedzą i doświadczeniem, żeby po prostu ten projekt miał ręce i nogi. I przykłady. Organizacja TLI 2013 roku. To był projekt Ileny Paluchowskiej, zdaje się. Organizacja Speechcraftu dla sieci hoteli w ramach klubu. Speechcraft oczywiście wypalił. Następny TLI, to są te projekty, o których, które znam, wiem, że były, nie ma jakiejś jednolitej bazy, w której można byłoby... Bydgoszcz też. O! No i podejrzewam, że każdy TLI jest jakimś projektem HPL. Natomiast to nie zatrzymuje nas od tego, żeby realizować przedsięwzięcia, projekty, zmieniać coś poza Toastmasters. Jest takich możliwości bardzo dużo i jeżeli jesteśmy członkami jakichś innych organizacji, tak samo możemy to zrealizować w ramach podręcznika Toastmasters i w ramach tego projektu, również coś poza. To nie jest żadne ograniczenie. Macie jakieś pomysły na projekty? A, pytanie. Ja mam pytanie. W jaki sposób ocenia się poziom wartości danego projektu? Czy na przykład on jest zgodny do tego, by nazwać go HPL? Na przykład założenie nowego klubu, czy to jest wystarczająca wartość? Tak, oczywiście, że tak. Są takie projekty, które polegają właśnie na założeniu nowego klubu, doprowadzeniu do tych wszystkich etapów, w których klub powstaje,
wyczarterowaniu i zadbaniu o to, żeby klub działał. Jak najbardziej tak. Proszę. Na przykładzie z życia, od razu będzie pytanie i propozycja. Czy jeśli w Białymstoku mamy taki młody klub Asbiro, i chcemy teraz zaprosić, mamy już datę za 2 miesiące Kamila Cebulskiego. Czy to może być też projektem, czy w ramach innego klubu, który się czymś innym zajmuje, ja jako członek Toastmasters, jakby na bazie tego wychodzę poza, czy to po prostu musi być firmowane wtedy Toastmasters? Czy to po prostu... Czy to jest jednorazowe przedsięwzięcie? Takie, jako klub zapraszamy pierwsze takie wyjście na całe miasto, że powiem, z jakimiś... Ten klub tak wyjdzie, tak? Zamiast spotkania w zamkniętej grupie, będzie otwarte spotkanie na 50 osób. Czyli taki demo meeting. Czy to może być nazywane dalej Toastmasters, czy to właśnie jak to jest, czy to jest dalej firmowane, czy to już nie wchodzi jakby w grę? Znaczy tak, jeżeli chodzi o, bo pytasz o to, czy to może być materiałem na realizację HPL. Moim zdaniem dobrze byłoby tutaj dorzucić jeszcze parę takich elementów związanych z samym rozwojem klubu, bo samo zrobienie takiego jednorazowego eventu pozwoli na zaprezentowanie klubu w szerszym gronie. Natomiast potem są z tego jakieś efekty i następnym krokiem będzie na przykład osiągnięcie określonej liczby członków w ciągu założonego czasu. Zdobycie iluś nagród edukacyjnych. Masters cały czas. Tak. I w tej grupie, która tworzy ten committee, to są osoby zawsze z Toastmasters. To nie są osoby już spoza, tylko... No mogą być też, oczywiście mogą być spoza, natomiast chodzi o to, żeby trzymać się samego podręcznika. Żeby nie było tak, że zrealizuje się jakieś przedsięwzięcie, które gdzieś jest jakąś tam inną, związaną rzeczywistością, natomiast nie jest według podręcznika, wtedy już to nie będzie HPL. Proszę? Pewnego rodzaju uwaga oraz też jakby nawiązanie pytania do tego. Jak wspomniałeś, projekt w pewien sposób musi być zakończony, ale moim zdaniem niektóre projekty są jakby częściami takimi inicjalizującymi pewne dłuższe działania, czyli właśnie proces. Czy właśnie do HPL-u możemy zaliczyć właśnie zainicjowanie pewnych działań w klubie, które potem na przykład będą kontynuowane już w formie jakby całego procesu, czyli nazwiemy projekt całym tym przygotowaniem, całym tymi zadaniami, które muszą zostać zrealizowane, aby coś zaczęło się dziać. Regularnego. Musi być jakiś efekt. Musi być coś namacalnego. Czyli efektem na przykład może być też kontynuacja tego? Znaczy, kontynuowanie pewnych działań? Będzie łatwiej. Mniej więcej w grudniu wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować jako stałym elementem Wrocławia sobotnie spotkania na rynku, aby po prostu mówcy mogli wystąpić pod pręgierzem i w pewien sposób jakby nie tylko zaliczali jakby tym swoje mowy, ale też żeby wyjść jakby całkowicie na zewnątrz, żeby dać ludziom, którzy przechodzą sobie w sobotę na zakupy z rodzinami, aby też mogli coś ciekawego z tego wyciągnąć. A czy to jest... Moje pytanie jest takie, czy inicjowanie tego typu działań właśnie może być brane pod HPL? Pod warunkiem, że to będzie cały program, w którym będą różnego rodzaju działania, rozpisane na przykład na pół roku. Jasne. I będzie z tego można potem określić, jakie były mierzalne efekty. Albo przynajmniej pozwolić na... Albo mierzalne efekty, ale jeżeli nie mierzalne efekty, to przynajmniej materiały, które powstały podczas realizacji takiego programu. Na przykład nagrania wideo, nagrania dźwięku, materiały, których potem można użyć, które moglibyście potem na przykład umieścić u siebie na stronie albo na stronie ogólnopolskiej. Namacalny efekt jakby realizacji tego projektu. Tak, okay. Tak, dokładnie. Tylko, że to nie powinna być tylko jedna akcja, ale dobrze byłoby, żeby to był zbiór jakichś działań. Zaliczam to jakby taki proces inicjalizujący, pewne dalsze działania. Jasne, bo będę też mówić o tym projekcie, w którym ja uczestniczyłem i zrealizowałem. I tam było też bardzo zbliżony przypadek, jeżeli chodzi o same efekty. Tam były materiały, które dostarczyliśmy, ale to za chwilę. O właśnie, to jest to, o czym chciałem powiedzieć. I teraz... Zanim rozpocznę opowiadanie o tym projekcie, który zrealizowałem razem z osobami, niektóre są tutaj na sali, z mojej Guidance Committee i zespołu projektowego, to chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że projekt i sam pomysł może w trakcie ewoluować. On jest bardzo płynny, natomiast
ważne jest zachowanie jakichś ram, poza które ten projekt nie wyjdzie. W przypadku mojego projektu był nazwany przygotowanie, stworzenie platformy edukacyjnej Toastmasters, czyli miejsca, w którym każdy z nas, członków Toastmasters w Polsce, będzie mógł zajrzeć i mieć dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych, w których będzie więcej informacji o tym, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o ścieżki edukacyjne, jeżeli chodzi o programy. Ogólnie rzecz biorąc, żeby bardziej pomóc wszystkim nam w tym, jakiego wyboru dokonać po zakończeniu na przykład ścieżki kompetentnego mówcy. Jakie są możliwości? I to był taki ogólny pomysł. On potem w trakcie realizacji nieco się zmienił w związku z różnymi etapami, które przed nami stały. Zresztą to też była wspólna decyzja zespołu. Ale od samego początku. Pomysł na projekt, tutaj mamy realizacja projektu, to był sierpień 2013, początek 2014 roku. Mniej więcej w tych ramach nastąpiły wszystkie te czynności, czyli których mówiłem wcześniej, to była rekrutacja guidance committee, zespołu, przygotowanie projektu, przygotowanie harmonogramu, realizacja i w międzyczasie przygotowanie prezentacji, zaprezentowanie pomysłów i podsumowania w klubie. To były te ramy czasowe, jest to mniej więcej pół roku, może trochę więcej. I miałem to szczęście, że do Guidance Committee zdołałem przekonać bardzo doświadczonych Toastmasterów, Milenę Paluchowską, Monikę Andrzejewską, Jerzego Kostowskiego, którzy wspierali mnie przy każdym etapie, czy przy każdym rozdziale podręcznika, przez który przechodziliśmy. Wyglądało to w praktyce tak, że zwanialiśmy się raz na miesiąc, spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, co w danym okresie czasu udało się zrealizować zgodnie z planem, a co należałoby poprawić. I te rozmowy były bardzo konstruktywne, one mi bardzo pomogły przy podejmowaniu decyzji, co robić dalej, bo to było takie trochę oczyszczenie się z tego, co było do tej pory i jakby przejście do następnego etapu. To jest bardzo pomocne, żeby te osoby, które są w Guidance Committee, żeby miały trochę więcej doświadczenia niż wy sami. Wtedy będą wam mogły lepiej pomóc. Druga część to był sam początek, czyli rekrutacja Guidance Committee i rekrutacja zespołu. I w zespole projektowym Łagosia Lisowska, Tomek Ropiwnicki, Ania Micarek, plus jeszcze jako ekspert dołączył Franciszek Szych. I to były osoby, z którymi już współpracowałem bezpośrednio. I tutaj, jeżeli chodzi o praktyczne podejście do współpracy, to ona była bardzo intensywna. Zwanialiśmy się, czy spotykaliśmy się w różnych godzinach, często były to godziny wieczorne, jakieś poniedziałki po 21, po 22 czasami, żeby omówić, co zrobiliśmy i co będziemy robić dalej. Dodatkowo to, co przygotowaliśmy jako realizację projektu, wymagało też samego uczestnictwa zgłaszania się innych osób, bo sam projekt, tu jest wizja, misja i wartości, natomiast sam projekt obejmował i zakładał na samym początku stworzenie takiej platformy, a okazało się, że zamiast platformy to zrobimy materiały edukacyjne, które są dostępne od tamtej pory na ogólnopolskiej stronie Toastmasters. I tych działań było ileś. Tutaj jest po kolei sam plan projektu ze wszystkimi czynnościami. Natomiast zaczęliśmy od czegoś takiego, że przygotowaliśmy schemat materiały prezentacji do promocji czegoś takiego jak Distinguished Club Program na różnych poziomach w Toastmasters. I osoby z zespołu projektowego pojawiały się na prezentacjach na poziomie area, przy okazji konkursów dywizji z prezentacjami właśnie odnośnie DCP. To był pierwszy punkt. Następnie zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie webinarów, czyli takich spotkań online, gdzie osoby zainteresowane mogły usłyszeć odnośnie, czy dowiedzieć się więcej odnośnie jakiejś konkretnej dziedziny w Toastmasters. Jak zorganizować konkurs, jak wygląda Toastmasters dla osób zupełnie początkujących od podstaw. Było takich webinarów ileś tam. Mieliśmy oczywiście różne przejścia natury technicznej, czasami coś nie działało, czasami trzeba było coś odwołać. Zdecydowaliśmy się, że zamiast prowadzić webinary,
przejdziemy na nagrywanie pojedynczych materiałów. I tak też się stało. I ostatnim takim namacalnym produktem naszego projektu było stworzenie nagrań, które są wszystkie te zapisy tych nagrań, wszystkie zapisy z tych webinarów są dostępne na stronie ogólnopolskiej po to, żeby wszyscy z nas mogli z nich korzystać. A także, żeby mogły z nich skorzystać osoby, które po raz pierwszy przychodzą w ogóle na stronę Toastmasters i dowiadują się stamtąd, o co w tym Toastmasters chodzi. I na samym końcu była prezentacja w klubie. Jak wejdziecie na stronę toastmasters.edu.pl, to w zakładce podcasty jest tutaj zbiór takich nagrań, które są właśnie efektem naszych prac. A teraz kilka przykładów innych HPL, które zostały zrealizowane. Bardziej szczegółowo, jeżeli chodzi o projekt organizacji TLI w Warszawie w 2013 roku, to poprosiłem osoby, które zrealizowały te projekty, o to, żeby się podzieliły swoimi odczuciami, doświadczeniami i tym, co by mogły podzielić się z nami wszystkimi. I tutaj też było ciekawe, że to, co mówiłem na początku, że przywódca to jest ktoś taki, kto znajduje jakiś tam problem, jakąś sferę do poprawy, coś, co można usprawnić. I w przypadku tego projektu właśnie tak było, bo on się zaczął od realizacji, od analizy wszystkich ankiet, które były dystrybuowane podczas poprzednich TLI i na tej podstawie powstał program tego, jak można zorganizować się lepiej. Dzięki temu powstał nie tylko powstała bardzo dobra impreza, ale też dodatkowym materiałem było to, że Milena i jej zespół spisali zestaw zasad i taki podręcznik, instrukcję, w której jest napisane krok po kroku, co zrobić, żeby zorganizować TLI na poziomie. Kolejny przykład to jest HPL, który realizowała Ewa Turek, która jest tutaj na sali. I to było, ktoś właśnie pytał, czy to może być powstanie klubu Toastmasters. Oczywiście jak najbardziej tak. Rejestracja, czy próba zorganizowania nowego klubu, to jest jak najbardziej ten pomysł, który wprowadza pozytywne zmiany w otoczeniu i jak najbardziej nadaje się na to, żeby zrealizować go jako HPL. I właśnie tutaj powstał klub, który się spotyka w tej uczelni, to jest Toastmasters Centrum. Klub jeszcze ma przed sobą etap rejestracji, natomiast powoli buduje się baza członkowska i klub na pewno zostanie zarejestrowany. I to, co to poprosiłem Ewę, żeby podzieliła się swoimi odczuciami, jeżeli chodzi o czy doświadczeniami, o tym, co HPL dało, no to jest przede wszystkim duża satysfakcja z możliwości współpracy z innymi osobami, które były w i zespole, i w Guidance Committee. I teraz pytanie, dlaczego warto? Dlaczego warto zrobić właśnie HPL? Nie robić takich standardowych właśnie, jak przemówienia, ścieżka liderska. To jest w zasadzie taki etap, kiedy już zrobiliście jakieś, poczyniliście jakieś kroki na ścieżce rozwoju toastmasterowego i macie ochotę na coś więcej, albo po prostu chcecie spróbować czegoś innego. Bo sama realizacja takiego projektu w ramach HPL to jest wyjście poza schematy. To jest realizacja czegoś w zupełnie inny sposób i czerpanie z tego ogromnej satysfakcji. Przede wszystkim to, co mi dało realizacja HPL, to dowiedziałem się o wiele lepiej, jak pracować w zespole. I że lider to nie jest właśnie ten ktoś, kto wszystkim rozkazuje, stawia po kątach i ma zawsze rację. Że przede wszystkim w realizacji czegoś wspólnego ważny jest kompromis, ważne jest to, żeby mieć pole do kreatywności i że najlepsze pomysły nie powstają w głowie tylko i wyłącznie lidera, ale zespołu. Że to zespół tworzy projekt. Jest tutaj parę innych rzeczy, których się nauczyłem, ale na pewno sama realizacja
takiego projektu, który jest w ramach HPL, daje dużo korzyści, jeżeli chodzi o sam rozwój osobisty, o dowiadywanie się nowych rzeczy. Ale jest jeszcze jedna rzecz formalna, którą HPL daje. To jest, jeżeli macie w planach, długofalowo, żeby dotrzeć do DTM, to właśnie realizacja High Performance Leadership jest jednym z punktów. Do tego, żeby osiągnąć Advanced Leader Silver. To jest jeden z warunków, który należy spełnić, żeby potem dostąpić zaszczytu bycia DTM-em. I jest tutaj też parę innych spraw i rzeczy, które możecie osiągnąć, ale w zasadzie to zależy tylko i wyłącznie od Was samych, co wyciągniecie z tego HPL-a, jaki on będzie i co zmienicie, jaką zmianę wprowadzicie w Waszym otoczeniu. Czy macie pytania? Kiedy można rozpocząć ten projekt? Kiedy można rozpocząć? Od razu. Nawet dzisiaj. Co jest wymagane, żeby rozpocząć? Proszę? Co jest wymagane, żeby rozpocząć? Najlepiej zacznijcie od tego, żeby mieć podręcznik. On jest też dostępny w wersji online. Ja mam wersję papierową, taką dostałem. Natomiast podręcznik... Zmierzę do tego, czy trzeba mieć jakieś... Nie trzeba być competent communicator, nie trzeba być competent, żeby zacząć. Trzeba być Toastmasterem. Trzeba być Toastmasterem i trzeba mieć jeszcze jedną... Opłacone składki. Tak, oczywiście. Trzeba po prostu chcieć coś zrealizować. Ale składki są najważniejsze. Składki są ważne, tak. Proszę. Does it matter on the result of the HPL if you get it or not? Like if it actually doesn't work and you fail, can you still get your HPL or not? It's a very good question actually, because whenever you try to do something, you have all the elements of the HPL project, which is guidance committee, your team, and other important elements, and it doesn't work that much. But you tried, you fulfilled all the 5 chapters. You were trying to get to the point, to the destination that you were heading to. It is also something that you did. Even if you failed, it also matters. So my answer is yes, it would fulfill the HPL. But this is also the learning for you, that you know on this basis what can you do better or where can you start the next time. Because you can also do it the next time if you want. Rafał, trochę tak z obszaru prywaty. Słucham. Czułeś projekt, prawda? Tak. Czujesz się high performance leader teraz? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. To jest trochę tak, że czy czuję się high performance leader? W 100% na pewno tego nie mogę potwierdzić, bo nie jestem liderem, powiedzmy, zawodowo, czyli nie robię tych wszystkich rzeczy, które są tutaj w podręczniku na co dzień. Natomiast to, co daje High Performance Leadership i dało mi jako High Performance Leadership po realizacji, to na pewno to, że w jakiś sposób możecie poczuć się w roli osoby, która w 100% odpowiada za nie tylko jakiś pomysł i jego realizację, ale też za ludzi, którymi współpracujecie. To jest bardzo istotna rzecz, której nie nauczycie się w szkołach, której nie uczą na studiach, a tutaj ona jest. Czy mogę drugie pytanie zadać? Bo ciekawym aspektem jest to, czy ty potrafiłeś już robić rzeczy i dlatego poszło ci łatwo, czy też było wiele porażek i dzięki temu się naprawdę czegoś nauczyłeś? Zadałem pytanie, czy HPL biorą odważni, którzy wiedzą, że dadzą radę, czy się ludzie się uczą? Na twoim przykładzie. No jeszcze bo... tutaj było jedno pytanie, czy to jest dla wszystkich, tak wyczułem tutaj. Czy HPL, znaczy ja się nauczyłem na pewno bardzo dużo. To, że miałem odwagę go zrealizować, to było też zainicjowane przez kogoś, kto mi podarował podręcznik. Także to tutaj odpowiadam na to pytanie szczerze, bo faktycznie jest też tak, że jakbym powiedział Wam wszystkim, okej, to róbcie w takim razie od dzisiaj High Performance Leadership. Zrobilibyście? Tak. Myślę, że wymagałoby to trochę innego procesu, ale dobrze jest, kiedy ktoś, na przykład z Waszego klubu, z area, z dywizji, z dystryktu, obojętnie, podchodzi do Was i mówi: Arturze, mam do Ciebie sprawę.
chciałbym, żebyś zrealizował High Performance Leadership i tutaj jest podręcznik. Zgodzisz się? No właśnie. A w moim przypadku tak się stało, że to zadziałało. Także to też jest kwestia motywacji trochę z innej strony. Bo są tacy oczywiście, którzy będą chcieli samodzielnie to zrealizować. Powiedzą, tak, to jest dla mnie, dajcie mi, ja to zrobię. A są tacy, i to jest większość z nas, która wymaga w jakiś sposób zmotywowania albo nakierowania się na to, że jest taka możliwość. Bo ten wykład, te warsztaty mają też na celu zaprezentowanie wam tej możliwości. Ja nie zakładam, że 100% was, którzy są tutaj na miejscu, od razu po wyjściu, pobiegnie, zdobędzie podręcznik HPL i zacznie go realizować. Mi bardziej zależy na tym, żebyście wy wiedzieli, że jest taka możliwość i żebyście w pewnym momencie, już jak będziecie na określonym etapie zaawansowania toastmasterskiego, czy będziecie po prostu czuli taką potrzebę, żebyście zaczęli go realizować. To na pewno będzie jakiś czas trwało. Rozumiem, że odpowiadam na twoje pytanie. Tak. Mam jeden komentarz, jeżeli mogę. Bardzo istotnym elementem, myślę, motywującym tu jest ten element wiary, czyli że ktoś ci wręcza i mówi, wierzę w ciebie. To jest coś, o czym mówił Michał dzisiaj, wiesz, na swoim, a nie wiem, czy dobrze ładuję nazwisko, Michał. Chyba tak. Mówił o takim elemencie zaobserwowanym w grupach AA, że jeżeli wierzę w Boga, albo ktoś wierzy we mnie, że rzucę alkohol, to mam większe szanse na zrobienie tego. Znaczy, to jest też kwestia... I ważny element to jest też kwestia podczas realizacji projektu, bo po to jest Guidance Committee, to są te osoby, które wierzą w ciebie. To są osoby, które mówią, świetnie, dobrze ci poszło, spróbuj jeszcze pójść krok dalej. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? A to tak jakby zatwierdza, czy twój projekt jest ok i mówi ci tak, to jest... W sensie masz pomysł i masz przyjść tym pomysłem do kogo, żeby ci powiedzieć, że to jest dobry jako... To jest właśnie pytanie do tego Guidance Committee. To jest taka grupa mentorów, z którymi konsultujesz pomysły na projekt. I oni wtedy... Oni to ewaluują na bieżąco, natomiast to jest tak jakby pójść do kogoś, kto jest twoim mentorem, albo osobą, którą znasz, że jest bardziej doświadczona. Czyli oni teoretycznie powinni mieć to już zaliczone, żeby móc, czy nie? Najlepiej oczywiście tak. Najlepiej tak. Natomiast... jeżeli masz trzy osoby oprócz ciebie, które są, no wystarczy, że będą to trzy osoby, to bo tam dwie głowy to nie jedna, jak się mówi. I to w zasadzie wystarczy, żeby ocenić, czy dany pomysł będzie się sprawdzać, czy nie. Czy może go zmodyfikować. W moim przypadku było tak, że dyskutowałem ten pomysł i on był w jakiś sposób modelowany. To jest też tak, że przychodzi z jakimś zasobem pomysłów, a potem Guidance Committee nie mówi ci, nie realizuj tego, rób to, tylko mówią, a słuchaj, a może byś to zmodyfikował, a może byś to zrobił trochę. I wtedy na takiej bazie powstaje pomysł, który wszystkim odpowiada, bo oni widzą to trochę z innej perspektywy. To też jest bardzo ważne, żeby były to osoby, które mają trochę inne doświadczenie niż ty. Czyli pierwszym krokiem jest znalezienie tych mentorów. Tak. Bo już kończymy, tak? Okej, to ostatnie pytanie. Czy można realizować ten projekt więcej niż jedną osobę? To może być zespołowy. Oczywiście, że tak. To jak najbardziej tak, bo wtedy ten projekt będzie bardziej wartościowy. Okay. Ale HPL zaliczysz jednej osobie, musi być jeden lider. A, to nie zrozumiałem pytania. A, musi być jeden lider. Nie, jeden lider. Tylko jednej osobie HPL zostanie zaliczony. Tak, ale można duży projekt na przykład rozbić na dwa mniejsze i realizować je po sobie. No, są różne możliwości. Dziękujemy serdecznie.